Kiedy byłam małą dziewczynką, pamiętam, że ja i wszystkie dzieci na osiedlu, a wtedy wszyscy bawiliśmy się właśnie na osiedlu do późnego wieczora, wpadliśmy w jakąś totalną psychozę, że na osiedlu panuje czarna łapa. I tejże czarnej łapy wszyscy baliśmy się naprawdę bardzo. Pamiętam, że wymyśliliśmy, albo tak nam się wydawało, że ona mieszka sobie w piwnicach. W związku z tym, kiedy przechodziliśmy koło bloków, a tam na dole były takie okienka właśnie piwniczne, to ten, który przeszedł najbliżej takiego okienka, wydawał nam się naprawdę bohaterem. Ja nigdy tego nie zrobiłam, bałam się, że czarna łapa wciągnie mnie tam do środka i wyobrażałam sobie, że różne rzeczy może ze mną zrobić. Również bałam się wchodzić do klatki, więc czekałam zawsze na kogoś dorosłego, kto mi otworzy drzwi, a ja wbiegałam na swoje trzecie piętro do samego końca, biegnąc, bo tak bardzo bałam się, że coś złego zrobi mi właśnie ta słynna czarna łapa.